Przeczytajcie sobie szkraby treści, a ja będę rysował pomocnicze kreski. Ta kreska ma kierunek gliny. Ta kreska jest pozioma, ta pionowa. No i teraz się zastanawiam, z czego to jest zadanie. Patrzę, patrzę i widzę, że to jest zadanie z pierwszej zasady dynamiki, bo to ma stałą prędkość zerową. A to znaczy, że siły muszą się równoważyć. Zapiszę to uczone spostrzeżenie. Prędkość jest stała. A to oznacza zerową wypadkową. W tym zadaniu, jeśli dam radę narysować siły działające na głowę misia uszatka tak, żeby się równoważyły, to właściwie rozwiązałem zadanie. Pierwszą siłę narysuję z dupy. Narysuję sobie siłę ciężkości o długości takiej, jak mi się spodoba. Włod i Jana. Siła ciężkości. Wzdłuż tego kierunku będzie działać naciąg linki, naprężenie. Tu będzie działać reakcja ze strony ściany. No bo głowa misia opiera się o ścianę, więc ciśnie na nią. Ściana odpowiada siłą reakcji, siłą sprężystości podłoża. Równowaga będzie mogła zajść tylko wtedy, gdy wypadkowa siły ciężkości i siły reakcji będzie miała taki kierunek jak linka. Pokorzy to na obrazku, tylko więcej pomocniczych kresek. Teraz mogę narysować reakcję ze strony ściany. To różowe to jest siła reakcji ze strony ściany. I tak, ona działa tutaj, w miejscu styku, ale rysuję sobie siły do środka ciała, bo tak wygodniej. No to już widzę, ile musi wynosić siła naciągu. ciągu. Musi wynosić tyle, ile ta przekątna. Więc teraz trochę na oko. Narysuję siłę naciągu I postaram się narysować ją tej długości, co przekątna prostokątna. Prostokąta opartego o różową i niebieską strzałkę. To chyba tyle będzie dość. Podpisuję te siły. To jest ciężar równy mg. To jest siła reakcji, siła sprężystości podłoża, równa sil nacisku tutaj. To jest naciąg. Żeby ta akcja, reakcja wyglądała ładnie. No, także to tak. To wygląda legitymacyjnie. Teraz niektóre dzieci by sobie robiły trygonometrię, no bo przecież ten trójkąt, jest podobny do tego trójkąta. Ale po co mi trigonometria mogę korzystać po prostu z twierdzenia talesa. I napisać sobie na przykład, że stosunek tego do tego jest taki sam, jak stosunek tego do tego. Pokororuję te trójkąty, które moim zdaniem są podobne. To znaczy zaznaczę je. To jest podobne do tego. Dlaczego? Bo wszystkie trzy kąty są takie same. To znam. Mg. To potrzebuję. Bo ta siła nacisku co do wartości jest taka sama jak ta siła reakcji. Więc zapisz sobie w tym trójkącie stosunek boków, które znam albo potrzebuję. I to będzie Q do FR. Siła reakcji, ale też siła nacisku. W tym trójkącie to będzie to do tego. Ten bok znam. To jest promień głowy misia. Ten nie za bardzo. Oznaczę go jakąś literką. Powiedzmy x. Promień głowy misia. Duże r. Ok. Ja mogę x -a wyliczyć, bo to znam. Przeciwprostokątną w tym trójkącie dużym również znam. Przeciwprostokątna w tym dużym trójkącie wynosi r. Ten odcinek. Dodać długość linki. Mogę zapisać twierdzenie bitego rasa, czyli x kwadrat dodać r kwadrat, to jest l dodać r kwadrat, czyli x kwadrat to takie coś, a sam x to to coś pod pierwiastkiem. No to wracam tu, wyznaczam z tego wartość siły reakcji z qr nad x. -em. Q to mg, R to r, a x to, to główna. No i tyle. Po prostu z dalesa. W trójkątach podobnych stosunki odpowiednich boków są zachowane. Ale gdybym chciał bełkotać czy trigonometrii, to powiedziałbym, że ten kąt ostry w trójkącie prostokątnym jest taki sam jak ten kąt ostry w trójkącie prostokątnym, a potem bym zapisał kotangens tego kąta. I kotangę z tego kąta i przerównał je do siebie, ale po co? Tu jeszcze patrzę na jednostkę, ale chyba jest ok. Bo to będzie kilogram razy metr na sekundę kwadrat razy metr przez metr kwadrat, metr kwadrat pierwiastek, metr. Ok, kilogram razy metr na sekundę kwadrat to jest Newton. Mi się podoba, jest fajnie. Znaczy, szkoda mi się, ale.